Well, good morning, everyone. Dzień dobry wszystkim. Happy Sabbath to especially the mothers in the audience. I życzę szczęśliwego sabatu szczególnie matkom, które znajdują się w naszym zgromadzeniu. And I'm sure that that song must have been very relevant to some of the mothers in the room. I zdaję sobie sprawę, jestem pewien, że ta pieśń, która została zaśpiewana, była bardzo ważna, miała wielkie znaczenie dla zgromadzenia. Because sometimes to be a mother, you feel like you need to walk on water, right? Bo czasami być matką to tak jak naprawdę chodzić po wodzie, nieprawda? I'd like to share this morning a story about probably one of the most famous women in the whole Bible. Chciałbym dzisiaj się podzielić z wami historią prawdopodobnie o najbardziej znanej kobiecie w Biblii. This story happened a great long time ago. Historia ta miała miejsce dawno, dawno temu. And if you would like to follow on, this story is found in the book of Joshua, chapter 2. Jeżeli chcecie, proszę bardzo, zajrzyjcie do Biblii i czytajcie razem z nami. Zapisana jest ona w drugim rozdziale Księgi Jozuego. In Joshua chapter 2, we are introduced to a woman by the name of Rahab. I w tym rozdziale przedstawiona nam jest kobieta o imieniu Rahab. Rahab lived in the great city of Jericho. Mieszkała ona w wielkim mieście Jerycho. In fact, her house was built on the massive outer wall that protected that city. Jej dom był zbudowany na wielkim murze obronnym, który został wybudowany wokół tego miasta dla ochrony. And from her window, overlooking the outside of the city, i przez okno, patrząc na drugi koniec miasta, Rahab would be able to see all the people who were coming in the city gate. Rahab była w stanie widzieć wszystkich ludzi, którzy wchodzili do miasta. Rahab could not have asked for a better place to live than right there in the city wall. I nie mogła ona naprawdę znaleźć chyba lepszego miejsca dla siebie niż to miejsce na murze obronnym. And the reason for that was that Rahab was a prostitute. Powodem tego było to, że Rahab była nierządnicą. She was a woman who would sell her body for the pleasure of men. Była kobietą, która sprzedawała swoje ciało dla przyjemności mężczyzn. And so when men would come and travel from great distances, a więc gdy przybywali mężczyźni z dalekich odległości, Rahab was able to lean out her window, look down to them and invite them up. Ona mogła po prostu wychylić się przez okno, zobaczyć, pomachać do nich i zaprosić ich do środka. How many hearts do you think Rahab broke in her lifetime? Jak myślimy, ile serc Rahab w swoim życiu złamała? Or how many families do you think that she had torn apart? Jak myślimy, jak wiele rodzin rozerwała? How many marriages were broken because of Rahab? Ile małżeństw zostało rozbitych z powodu właśnie Rahab? And she did it all for the love of money. A zrobiła to wszystko tylko dzięki temu, że kochała pieniądze. It wasn't like Rahab was homeless and needed the money. Na pewno nie chodziło tutaj tylko o pieniądze, że była po prostu biedna bardzo. It was her greed for money that drove her to this lifestyle. Ale właśnie pożądanie pieniędzy doprowadziło ją do tego, co robiła. And so all throughout the Bible, wherever you see the name Rahab, next to her name is the title The prostitute. I zawsze w Biblii, gdy spotkamy to imię Rahab, to zawsze przy nim widnieje ten dodatek nierządnica albo prostytutka po prostu. And yet God knew that this was not her purpose. Ale Bóg jednak wiedział, że to nie było celem jej życia. God knew that she had a much greater destiny. Bóg wiedział, że ona miała o wiele wspanialsze przeznaczenie. She eventually met a man who happened to be a prince. W końcu spotkała człowieka, który był księciem. They were married and had a son named Boaz. Wyszła za niego za mąż i ich synem był Boaz. And like all the great love stories that you hear, they did live happily ever after. I tak jak we wszystkich wielkich historiach miłosnych, szczęśliwie żyli już potem na wieki wieków. Let's go back to the beginning of the story. Ale przejdźmy do początku tej historii. How did Rahab go from being a prostitute in Jericho to becoming a princess of the nation of Israel? Jak stało się to, jak doszło do tego, że Rahab od nierządnicy, która była w Izraelu, stała się żoną księcia w Izraelu?
You see, one night Rahab met two men. Jednego wieczoru Rahab spotkała dwóch mężczyzn. These two men had come to spy out the land in order to come and invade it. Ci mężczyźni zostali wysłani jako szpiedzy, aby przybyć tutaj do tej ziemi, wyszpiegować ją, ponieważ szykował się najazd na tę ziemię. They came from a great nation called Israel. Przyszli z wielkiego narodu, który nazywał się Izrael. And Israel were the sons and daughters of former slaves in Egypt. A Izrael to byli już teraz synowie i córki byłych niewolników z Egiptu. They had wandered for 40 long years in the desert. Przez długie 40 lat wędrowali po pustyni. And now God had promised them that he was going to give them a new home. I teraz jednak Bóg obiecał im, że da im nowy dom. The rest of the people were waiting on the other side of the Jordan River, ready to come and take Jericho. Pozostała cała ludność tego narodu izraelskiego była po drugiej stronie rzeki, przygotowana do tego, żeby przejść przez rzekę i zająć Jerycho. And so these two single spies were in Jericho, in the home of Rahab the prostitute. A więc tych dwóch szpiegów było teraz w domu Rahab, tej nierządnicy. And the story goes that some people had gone and they had found out about these two men. I jak mówi nam historia, jacyś ludzie dowiedzieli się, że tych dwóch mężczyzn znalazło się w jej domu. They went to the king of Jericho and they told on the spies. Poszli do króla Jerycho i opowiedzieli mu o tym, że są tutaj szpiegowie. And so the king of Jericho sent men to Rahab and said, "Where are the spies?" I wtedy król wysłał posłańców do Rahab, mówiąc, gdzie są ci szpiedzy? But Rahab said to them, "The spies came, but now they've left and gone outside of the city." Ale Rahab powiedziała, tak, oni przyszli, ale już wyszli z miasta. But Rahab wasn't telling the truth. Rahab nie mówiła w tym momencie prawdy. Rahab went up to the top of her house. A Rahab poszła na górę domu, na szczyt domu. And she had hidden the two spies underneath some crop that was drying on her roof. I ukryła tych dwóch szpiegów pod, jak mówi historia, pod lnem. And she said to those two spies, i powiedziała do tych dwóch szpiegów, "Everyone in Jericho is scared of you." Każdy, wszyscy ludzie w mieście Jerycho boją się was. "We have heard about how you destroyed the kings of the Amorites." Słyszeliśmy o tym, jak wy wyniszczyliście królów amorejskich. "And we have heard about how your God split up the sea and let you pass through it." I słyszeliśmy o tym, jak wasz Bóg rozdzielił morze i pozwolił wam przejść przez nie. She said, "Everyone is scared of you." Powiedziała, że wszyscy was się boją. "But ale if you take care of me and my family, I will not tell anyone about you." Jeżeli wy zaopiekujecie się mną i moją rodziną, to ja nikomu o was nie powiem. And so the men promised Rahab that they would take care of her and also of her family when they came back to destroy Jericho. A więc wtedy ci mężczyźni dali jej obietnicę, że gdy przyjdą, żeby zająć miasto, to zaopiekują się nią i jej rodziną. And so it was that Rahab found protection in God and his people. A więc tak się stało, że Rahab znalazła ratunek i opiekę w Bogu. That night she let them down by a rope outside of her window and they escaped to freedom. Tej nocy spuściła ich z okna po sznurze i pozwoliła im uciec. But notice that the story doesn't say that it was the large numbers of Israelites that made the people from Jericho afraid. I zauważmy, że historia nie mówi tutaj, że olbrzymia jakaś ilość tych Izraelitów przestraszyła mieszkańców Jerycho. And Rahab herself knew nothing about God. A Rahab sama nie wiedziała nic o Bogu. She didn't see the splitting apart of the sea. Ona nie widziała tego momentu, gdy morze zostało rozdzielone. She didn't see how many soldiers there were in Israel. Nie widziała i nie wiedziała, jak wielu żołnierzy znajduje się w narodzie izraelskim. But she chose to believe that God was the one who was going to come and destroy Jericho. Ale zdecydowała, że
She had to believe that they were coming and going to destroy Jericho. Po prostu uwierzyć, że niedługo oni przyjdą i zniszczą miasto Jericho. Because she heard that God was an awesome God, she was willing to put her life on the line. Ponieważ słyszała, że Bóg jest potężnym Bogiem, to teraz wystawiła po prostu swoje życie na wielkie ryzyko. And so the men agreed. A więc mężczyźni ci zgodzili się, but with two conditions. Ale pod dwoma warunkami. Firstly, she had to hang a red cord out of her window. Po pierwsze, musiała wywiesić czerwony sznur na zewnątrz swojego okna. And secondly, a po drugie, she had to gather her entire family into her house. Miała zebrać całą swoją rodzinę do swojego domu. Now let me ask you a question. You're all upstanding citizens of Dandenong and the surrounding suburbs. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Jesteśmy wszyscy porządnymi obywatelami tego miasta Dandenong. If a family member who was a prostitute came to you and said, "Everyone come to my house and I'll keep you safe," what would you say? Gdyby ktoś z waszej rodziny, kto jest powiedzmy nierządnicą, przyszedł do was i powiedział: "Słuchajcie, chodźcie wszyscy do mojego domu, ja chcę, żebyście byli razem ze mną", co byście powiedzieli? Would you go to live in the house of a prostitute? Czy poszlibyście, żeby zamieszkać w domu właśnie takiej nierządnicy? If you did, would you still have friends afterwards? Czy gdybyście zrobili to, czy mielibyście w dalszym ciągu przyjaciół potem? Rahab had a hard task on her head. A więc Rahab miała wielkie trudne zadanie do spełnienia. And yet because of her faith in God, she was able to bring her family to safety. Ale dzięki wierze w Boga udało się jej rodzinę zgromadzić do bezpiecznego miejsca. In fact, Rahab is the only woman mentioned in the books of James and Hebrews as being among the great people of faith. I w rzeczywistości wygląda na to, że Rahab jest jedyną kobietą, która w księdze Jakuba i liście Jakuba i Hebrajczyków została wspomniana jako wielkie niewiasty wiary. Rahab trusted God. Rahab ufała Bogu. And Rahab risked everything to be on God's side of things. I zaryzykowała wszystko, żeby znaleźć się po stronie Boga. Now here's the point of everything we've been talking about so far. I tutaj dochodzimy do najważniejszego do puenty tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. What tactical knowledge had the two spies come to Jericho to find? Po jaką taktyczne rozpoznanie przyszli ci dwaj szpiedzy do Jerycha? Did they come to measure how thick the walls were? Czy przyszli po to, żeby zmierzyć, jak grube są mury miasta? Did they come to inspect what sort of weapons the people in Jericho had? Czy przyszli po to, żeby zobaczyć i sprawdzić, jaką broń posiadali obrońcy i mieszkańcy miasta? Did they come to count how many soldiers Jericho had? Czy przyszli po to, żeby sprawdzić, ilu żołnierzy było w tym mieście? They didn't come to measure the wall because they didn't even know that God was going to knock the wall down. Oni nie przyszli zmierzyć grubości murów miasta, bo nawet nie wiedzieli, że Bóg chce to miasto, te mury zburzyć. They didn't need to know about the amount of soldiers or the weaponry they had because God was going to do the fighting. Nic nie wiedzieli na temat ilości żołnierzy i broni, ponieważ Bóg miał walczyć za nich. I believe the spies were sent to Jericho in order for one reason to happen. Ja wierzę, że ci szpiegowie zostali wysłani do Jerycha w jednym celu tylko. They were there to find one woman named Rahab. Oni poszli tam po to, żeby znaleźć jedną kobietę, której imię brzmiało Rahab. You see, God knew her heart even before she knew it. Bóg znał jej serce nawet zanim ona poznała to. God knew that in this one woman there was the capacity of a person to love him. Bóg wiedział, że w tej jednej niewieście była zdolność kochania go. And God gave her the conviction to then go also and persuade her family to trust in God as well. Bóg jej dał również tyle przekonania, że była w stanie iść i zgromadzić całą swoją rodzinę również przy sobie. But back to the story. Ale wracamy z powrotem do historii. How does the story end? Jak kończy się ta historia? Well, the Israelites had been instructed to do several things. Izraelitom polecono, żeby wykonali kilka następujących rzeczy. And this was to happen over a period of 6 days.
I miało to mieć miejsce w okresie 6 dni. On the seventh day, the great walls of Jericho were going to come crashing down. 7 dnia wielkie mury Jerycha miały się zawalić. And the soldiers would go in and take the city. I żołnierze mieli wkroczyć i zająć miasto. Of all the places to be on that last day, when the walls were going to come crashing down, you would not want to be in that wall. I ze wszystkich miejsc, w których moglibyście się znaleźć w tym właśnie 7 dniu, to na pewno nie chcielibyśmy być na murze. And yet, when the soldiers of Israel marched around for the last time, ale jednak, gdy żołnierze izraelscy przemaszerowali przez to miejsce po raz ostatni, when they shouted out for that last time, gdy krzyknęli po raz ostatni, and when the walls came crumbling in Jericho down, i gdy mury Jerycha z łoskotem zawaliły się, there was one home remaining on that wall. To na tym murze znalazł się jeden dom, który pozostał nienaruszony. And everyone in the house was saved. I każdy w tym domu został ocalony. Can you imagine that feeling? Wyobrażamy sobie to uczucie? Rahab and her family, as they're hearing everything fall down around them, they must have been surprised that they were still alive. Rahab i jej rodzina siedzą w tym mieszkaniu i widzą, że dookoła nich zawalają się wszystkie mury i musieli być na pewno zaskoczeni tym, co się dzieje. So, what's the lesson in this story for us? A więc jaka lekcja płynie z tej historii dla nas? We also live by the promises of a man who came to our sinful place. My również żyjemy tylko dzięki obietnicy człowieka, który przyszedł na to grzeszne miejsce. And then he left. I odszedł. Promising that he would come back. Obiecując, że powróci ponownie. And just like in Rahab's story, i tak jak w tej historii o Rahab, this man didn't give a specific timetable for when he was going to return. Ten człowiek odchodząc nie podał bardzo dokładnej daty swojego powrotu. Jesus never said, I am going to come back in 2013 and take you back home. Jezus nigdy nie powiedział, że ja przybędę z powrotem w roku 2013 i wezmę was do siebie. And why did he come? I dlaczego on przybył? Was it just to look around? Czy tylko żeby zobaczyć, co się dzieje? It wasn't because he needed to know whether he was going to be able to achieve his objectives. Nie przyszedł po to, żeby zobaczyć, czy jest w stanie osiągnąć swój cel. Jesus came here for you. Jezus przyszedł na tą ziemię dla ciebie. And like Rahab, if it was just you, he still would have come. I tak jak w przypadku Rahab, gdybyś tylko ty był jedyną osobą na ziemi, on przyszedłby po ciebie. But he is coming back for us, right? Ale wierzymy, że on przyjdzie z powrotem po nas, tak? And even though he knows that we are as sinful as any prostitute. I chociaż on wie, że my jesteśmy tak samogrzeszni jak byle jaka nierządnica. Like those two spies, Jesus asks us also to trust him. Tak jak właśnie ci dwaj szpiegowie, tak samo Jezus prosi nas, żebyśmy zaufali mu. And like Rahab, somehow we also must convince others that God is with us. I tak samo jak Rahab, my również mamy za zadanie przekonać innych, że Bóg jest z nami. We've got to convince other people that God has promised them salvation, a new life in a better place. Musimy naszym zadaniem jest przekonać innych, że Bóg przyrzekł nam zbawienie i życie w lepszym miejscu. Like Rahab, God simply asks for our heart, and he'll stop the walls from crashing down upon us. Bóg jedynie prosi o nasze serce i on upewni się, że mury, które będą się zawalać wokół nas, nie dotkną nas. So friends, looking at the story of Rahab, I want to encourage you today. I patrząc na historię Rahab, chcę was dzisiaj zachęcić, to trust God with the big things in your life. Abyśmy zaufali Bogu w przypadku tych wielkich rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu. Trust God with the big problems that you can't seem to solve. Zaufajmy Bogu w przypadku tych wielkich problemów, które wydają się, że po prostu nie możemy i z nimi sobie poradzić. Trust God when things feel like they're coming crashing down around you. Zaufajmy Bogu, gdy wydaje nam się, że wszystko wokół nas się zawala. Trust God with your finances. Zaufajmy Bogu, jeśli chodzi o nasze finanse. Trust God, mothers, with your children.
matki, zaufajcie Bogu, jeśli chodzi o wasze dzieci. And children, please trust God with your parents. A dzieci, zaufajcie również Bogu, jeśli chodzi o waszych rodziców. And trust him in the small things as well. I zaufajmy mu również w drobnych rzeczach. With those everyday choices of how to talk to your friend or your wife or your husband. Gdy chodzi o te wybory, których dokonujemy każdego dnia, jeśli chodzi na przykład o rozmawianie z naszymi przyjaciółmi, mężem i żoną. Trust God with how to speak to that coworker or that person that just gets on your nerves every day. Zaufajmy Bogu, gdy chodzi o sprawy rozmowy na przykład z naszymi współpracownikami, z tymi, z którymi naprawdę trudno czasami rozmawiać. Like Rahab did. Tak jak uczyniła to Rahab. Trust God and he will take care of it all. Zaufajmy Bogu i on zatroszczy się o resztę. Amen. Amen.